W dzisiejszym magazynie Kulturka. Slipknot wyrzuca perkusistę. Bruce Dickinson wyjawia szczegóły na temat nowej płyty. Mystic Festival z kolejnym headlinerem. Przedkoncertowa rutyna Metallica. Maleńczuk w ostrych słowach o Dawidzie Podsiadło. 40-lecie debiutanckiej płyty Mercyful Fate, no i oczywiście dużo, dużo więcej. Zapraszam serdecznie na kolejny przegląd newsów. Jeśli lubicie tę serię, zostawcie tutaj łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie Panią Kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco. Rozpocznijmy sobie od newsa na temat Slipknot, bowiem w zespole tym znowu doszło do zmian w składzie. Mówiąc wprost, panowie wyrzucili perkusistę Jaya Weinberga, który w kapeli bębnił od roku 2014, kiedy to wszedł w buty Joy Jordisona, czyli umówmy się, od samego początku łatwo nie miał, mając za zadanie zastąpienie takiej legendy. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu, w czerwcu, szeregi Slipknot opuścił Craig Jones, czyli człowiek przywdziewający barwy tego zespołu praktycznie od samego początku, od 1996 roku. Z tego co pamiętam, do czynienia mieliśmy wtedy z taką, powiedziałbym, dziecinadą, czyli publikowaniem oświadczenia na ten temat, a później jego usuwaniem z mediów społecznościowych po tym, jak wywołało się po prostu burzę. Tym razem był właściwie ten sam schemat. To znaczy zespół znienacka opublikował oświadczenie w sprawie Jaya Weinberga. Z tego co pamiętam, no to po kilku minutach pod postem było kilkaset komentarzy. Kolejnym krokiem było natomiast wyłączenie możliwości komentowania, a później post usunięto. No ale przeczytajmy sobie, co panowie mieli do powiedzenia swoim fanom i co ogłosili w opublikowanym przez nich komunikacie. Chcielibyśmy podziękować Jayowi Weinbergowi za oddanie i pasję, którymi wykazywał się przez ostatnie 10 lat. Nikt nie był w stanie zastąpić oryginalnego brzmienia Joy Jordisona, ale Jayowi udało się oddać hołd jego stylowi, tworząc z nami 3 ostatnie albumy, za co zespół i fani jesteśmy mu wdzięczni. Jako zespół, mając na względzie kwestie artystyczne, zdecydowaliśmy się rozstać z Jayem. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i czekamy z niecierpliwością na jego nowe projekty. To jest bardzo dziwne zachowanie, to opublikowanie takiego oświadczenia, a później jego usuwanie. Zachowanie moim zdaniem pokazujące, że w szeregach tej kapeli nie ma już ciepła, pasji, no i zwyczajnego, powiedziałbym, kumplowania się. Jest to po prostu firma nastawiona na zarabianie pieniędzy i okej, pewnie większość wielkich zespołów w ten sposób funkcjonuje, natomiast relacje międzyludzkie w Slipknot, a do tego relacje z fanami, do których kieruje się komunikaty, a później je usuwa, to wszystko, mam wrażenie, całkowicie się tam sypie. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sytuacji, czy w ogóle widzicie jeszcze jakąkolwiek jasną, kolorową przyszłość przed Slipknot. No bo patrząc na to, co się w tej kapeli obecnie dzieje, patrząc na wypowiedzi Korea, że koncertowo nie pociągnie już dłużej niż 5 lat, mam wrażenie, że jesteśmy świadkami stopniowego rozpadu tego, co by nie mówić, legendarnego zespołu. Bruce Dickinson ujawnia szczegóły swojego nowego albumu, a także pierwszego singla, który będzie go promował. Album The Mandrake Project ukaże się w pierwszej połowie 2024 roku. Jak dowiedzieliśmy się ostatnio, pierwszym singlem z płyty będzie Afterglow of Ragnarok, epicki i pełen dramaturgii utwór, który ma posłużyć jako wprowadzenie nie tylko w muzykę, ale i w pełną opowieść, którą zawierać będzie cały album The Mandrake Project. Single Afterglow of Ragnarok ukaże się 1 grudnia. Bruce Dickinson na temat tego właśnie utworu mówił. Bardzo ważne dla mnie było, żeby nadać ton tego projektu właśnie tym utworem. Jak przystało na taki tytuł, jest to ciężki utwór, którego główną oś stanowi potężny riff. Ale jest tam także melodia w refrenie, która pokaże światło i cień, jakie niesie ze sobą reszta albumu. No i poczekajcie też na wideo do tego utworu. Ale to oczywiście nie wszystko, bo Bruce krok po kroku ujawnia coraz więcej szczegółów na temat swojego nowego projektu. Jak możemy się dowiedzieć, to mroczna, dojrzała historia o władzy, jej nadużyciu oraz walce o tożsamość, w której tle kryje się naukowy i okultystyczny geniusz. Stworzona przez Bruce'a Dickinsona ze scenariuszem Tony'ego Lee, zilustrowana będzie przez Staza Johnsona dla Z2 Comics. Seria komiksów składać się będzie z 12 odcinków, w których przedstawione będą 3 graficzne opowieści. Przypomnijmy jeszcze, że Bruce Dickinson ze swoim nowym projektem w przyszłym roku zamelduje się w Polsce, gdzie zagra na Mystic Festival w Stoczni Gdańskiej. Na Mystic Festival zagra również zespół Machine Head, który będzie drugim po ogłoszonym wcześniej Bring Me The Horizon headlinerem przyszłorocznej edycji metalowego święta w Stoczni Gdańskiej. Jestem ciekawy waszego zdania o tym headlinerze, bo osobiście trochę się zaskoczyłem, to znaczy w mojej głowie nie jest to zespół na tyle potężny, żeby pełnić rolę headlinera i z tego co widzę w komentarzach pod ogłoszeniem, wiele osób ma podobne zdanie. To znaczy spoko, fajnie, niech jak najbardziej zagrają, natomiast mam wrażenie, że bardziej wpasowaliby się jako taka gwiazda,
powiedziałbym, tego drugiego szeregu, a niekoniecznie jako headliner. Ale organizatorzy taką decyzję podjęli i tak naprawdę zagadką pozostaje na ten moment tylko ostatni, trzeci headliner. Z tego co widziałem, sporo osób obstawia Megadeth, inni piszą o Avenged Sevenfold, no generalnie może być tutaj ciekawie. Dajcie znać, kogo wy się spodziewacie jako właśnie headlinera numer 3. Panowie z Metallica są już w dość, powiedziałbym, zaawansowanym wieku, jak na gwiazdę metalu, no bo mają już po 60 lat. Natomiast z drugiej strony, patrząc na 80-letnich Stonesów, można przypuszczać, że kariera Metallica może jeszcze przez lata trwać w najlepsze, patrząc chociażby na to, jak panowie o siebie dbają. To już bowiem nie te czasy, kiedy można było przez całe noce nie spać i ciągle imprezować. Teraz muzycy Metallica muszą bardzo skrupulatnie do każdego swojego koncertu się przygotowywać. Każdy z panów ma podobno inne metody w kwestii przygotowań do występu na żywo, a najdziwniejsze nawyki ma podobno Lars Ulrich. Jak to wszystko wygląda od kuchni? W wywiadzie dla radia 105.6 The Point basista Robert Trujillo opowiadał. Przed wyjściem na scenę mamy swój reżim i należy do niego rozciąganie. Kirk jest zagorzałym zwolennikiem jogi, uprawia ją codziennie. James stosuje fizykoterapię. Ja trochę też, ale wolę chodzić na siłownię i wykonywać jakieś lekkie ćwiczenia związane z ruchem, na przykład przewroty na podłodze i tego typu rzeczy. Może to brzmi dość dziwnie, ale sprawdza się w przypadku naszych występów. Lars ma swój rytuał, który zajmuje jakieś 75 minut i musi się go trzymać. Jest dość dziwne, są tam pewne rzeczy, które raczej wynikają z nawyków. Każdy ma więc swój reżim, który się dla nas najlepiej sprawdza. Granie dwugodzinnych koncertów, szczególnie w naszym wieku i robienie tego, co robimy, jest dość szalone. Trzeba mieć dobrą kondycję. Musisz dostosować swoje życie i dietę do wymogów występów. Picie do 5 nad ranem może nie jest najlepszym pomysłem. Jaka jest tajemnica sukcesu Metallica? Oczywiście jest to pytanie często zadawane, a w odpowiedzi na nie no, każdy tak naprawdę może podać mnóstwo różnych argumentów. W wywiadzie dla KSHE95 Kirk Hammett podzielił się swoją opinią na ten temat. Gdy się nad tym zastanowić, to byliśmy niezwykle zmotywowani, aby dać z siebie wszystko w każdej chwili, jeśli chodzi o muzykę, niezależnie od tego, czy komponowaliśmy, graliśmy, nagrywaliśmy, ćwiczyliśmy. Zawsze zależało nam na zebraniu najlepszych riffów i najlepszych kawałków, jakie mogliśmy wymyślić i upewnieniu się, że ostatecznie będą one najlepsze z najlepszych. Kiedy inne zespoły powiedziałyby, och, to świetny riff, zróbmy z niego piosenkę, dla nas nie byłby wystarczająco dobry. To musiał być najlepszy riff. Poza tym koncertowaliśmy dłużej niż prawdopodobnie powinniśmy. Ponieśliśmy wiele osobistych poświęceń. Zrobiliśmy wszystko, by mieć pewność, że służymy muzyce i gramy dla ludzi. Naszym założeniem było, może ta ciężka praca kiedyś zaowocuje. I przez lata nie miałem takiego wrażenia. Graliśmy po 250 koncertów rocznie, ale potem zaczęło to wydawać owoce i zaczęliśmy odnosić prawdziwe sukcesy. I wtedy zacząłem myśleć, och, może uda nam się coś zmienić w świecie muzyki, kultury i tak dalej. Na początku trudno tak myśleć, trzeba być szalonym, by mieć takie założenia. Ozfest to festiwal bardzo znany. To festiwal, który niesamowicie wypromował wiele dopiero rozpoczynających swoją karierę, ale obiecujących zespołów, takich jak chociażby kapele new metalowe, pokroju Slipknot czy System of a Down. Ci pierwsi zresztą poszli później podobną drogą, tworząc również bardzo znany Notfest. Pierwsza edycja Ozfestu natomiast odbyła się w 1996 roku i w swoim składzie jako headlinera zawierało oczywiście Ozziego, a oprócz niego kapele takie jak Slayer czy Sepultura. Ozfest na przestrzeni lat odbywał się oczywiście głównie w Stanach Zjednoczonych, natomiast miał też edycje w różnych innych krajach, edycje międzynarodowe. W 2002 roku Ozfest dotarł chociażby do katowickiego Spodka, gdzie oprócz Ozziego wystąpili Tool oraz Slayer. Natomiast przejdźmy do sedna newsa. Ostatnia edycja festiwalu odbyła się w 2018 roku i szczerze mówiąc chyba nie zanosi się na powrót tej imprezy. Dlaczego? W rodzinnym podcaście Osbornów opowiadał o tym Sharon Osbourne. Ozfest to była dziwna bestia. Wszystkie zespoły były naszymi przyjaciółmi, ale ich menadżerowie byli zachłanni i myśleli, że zarabiamy na tym miliardy, a tak nie było. Udawało się na tym coś zarobić, ale nie starczyłoby nam do emerytury. A menadżerowie oraz agenci chcieli więcej i więcej, aż w końcu przestało się opłacać. Dlatego przestaliśmy. Sharon wyjawił też ciekawostkę zza kulis, że na jednej z edycji festiwalu Glenn Danzig zażądał dodatkowych 10 tysięcy dolarów przed wyjściem na scenę. Mówili, że nie wyjdą na scenę, dopóki nie damy im 10 tysięcy dolarów więcej. Wszystko przez nich stanęło. Powiedziałam w końcu, już dobra, dam wam pieniądze. Wyszli i zagrali, a ja potem powiedziałam, pieprzcie się, podpisaliście kontrakt, wasz agent się zgodził, przestańcie marudzić.
Polski zespół rockowy Black Radio, pochodzący z Łodzi, wydał ostatnio swoją nową płytę, zatytułowaną też po prostu Black Radio. Co ciekawe, album został zarejestrowany w studiu Okolica w Poznaniu. To studio mieści się oczywiście ulicy na chacie i jego fragment mogliście zobaczyć u nas na kanale, w kadrze, podczas mojego wywiadu z Licą, który ukazał się właśnie na kanale jakiś czas temu. Natomiast Black Radio. Zespół powstał w 2008 roku w Łodzi, założony przez 13-letnich wówczas Dawida Wajszczyka i Kamila Biadałę. Debiutancki album o nazwie Gasoline Planet panowie wydali kilka lat później, natomiast jak przyznawał Dawid Wajszczyk na łamach Teraz Rocka, to był wtedy zupełnie inny zespół. Dawid mówił: mieliśmy po 17 lat i jarało nas, że możemy wejść do studia i nagrać płytę. Owszem, otworzyła nam wiele drzwi, także na festiwale takie jak Jarocin czy przystanek Woodstock. Ale nie uważam, że to debiutancka płyta z prawdziwego zdarzenia. Dopiero Black Radio jest pełną, dojrzałą wypowiedzią artystyczną, za którą możemy brać całkowitą odpowiedzialność. Między tym, gdzie wtedy byliśmy, a dniem dzisiejszym jest przepaść. No właśnie, nowa płyta Black Radio to już zupełnie inna jakość. Jakość, powiedziałbym, nawet międzynarodowa. 16 utworów, 12 w języku angielskim i 4 po polsku. Rock and roll w czystej postaci, miejscami przywodzący na myśl kapelę pokroju Arctic Monkeys. Dużo melodii, ciekawych tekstów, kompozycje jak najbardziej nomen omen radiowe. Płyta Black Radio jest już dostępna w serwisach streamingowych, a także do nabycia fizycznie jako CD oraz winyl. Wszystkie niezbędne linki zamieszczam oczywiście w opisie tego filmu i Was serdecznie zapraszam do zapoznania się z nową płytą i z całą twórczością zespołu Black Radio. Maciej Maleńczuk był gościem jednego z ostatnich programów Kuby Wojewódzkiego, w którym wypowiedział się o znanych polskich artystach, m.in. o Macie i Dawidzie Podsiadło. Ten drugi, Podsiadło, właśnie w ostatnich latach, na pstryknięcie palcami, możemy powiedzieć, wyprzedaje w naszym kraju trasy koncertowe po stadionach, co, umówmy się, jest fenomenem, no i żaden inny polski artysta nie jest w stanie tego teraz dokonać. Natomiast co myśli o tym stanie rzeczy słynący z kontrowersyjnych wypowiedzi Maleńczuk? No, posłuchajcie. Szlak mnie trafia z tego powodu. Uważam, że nie jest tego wart. Nie zazdroszczę mu tylko jednego, bo my przez to, że nie jesteśmy w stanie zapełnić stadionu, musimy zagrać tych 80 do 100 koncertów rocznie. Dzięki temu wciąż jesteśmy w trasie, w formie instrumentalnej, w artystycznym sztosie muzycznym. Jak ktoś gra 5 koncertów stadionowych, to ja nie wiem, kiedy on jest w sztosie. Od Maleńczuka oberwał też raper Mata. Poczucie rytmu to on za grosz nie ma. Przecież on ściga frazę, niedoścignione frazy Maty. On jest jak emeryt w krynicy, który tańczy, przeszkadzając perkusiście. Dajcie znać oczywiście, co myślicie o wypowiedziach pana Maleńczuka. Ostatnio swoje 40 urodziny obchodził debiutancki album zespołu Mercyful Fate, album Melissa. To płyta legendarna, przez wielu uważana za najlepszą, jaką kiedykolwiek Mercyful Fate wydali. I oczywiście nie jest to zespół funkcjonujący w mainstreamie, natomiast nie sposób uciec od jego, powiedziałbym, wpływowości na inne kapele. Mercyful Fate byli inspiracją dla wielu legendarnych zespołów, które po latach, no, trzeba przyznać, znacząco ich przerosły swoją popularnością. Chociażby dla Metallica, która przecież ich coverowała, ale także dla Slayera czy zespołu Ghost, którego lider Tobias Forge nie ma nawet zamiaru ukrywać, że twórczość Kinga Diamonda i jego kumpli była dla niego wielką inspiracją. Natomiast wracając do tematu newsa, 40 lat Melisy. Fani spodziewali się więc czegoś specjalnego w związku z taką rocznicą i finalnie poczuli się chyba nieco zawiedzeni. To znaczy, w sieci pojawiła się zremasterowana wersja tej kultowej płyty, ale zremasterowana nie jakoś niedawno, tylko w roku 2005. Co oprócz tego, do sprzedaży trafiły rocznicowe koszulki. No i to w sumie wszystko, więc dla fanów podejrzewam, że spory zawód. Z tego co słyszałem, to King Diamond i ekipa pracują nad kolejnymi rzeczami, więc pozostaje nam wyczekiwać. Na kanale pojawił się ostatnio taki, powiedziałbym, dość gruby wywiad. To znaczy, moim gościem był Necrobutcher z legendarnego, jedynego w swoim rodzaju, Mayhem. Rozmawialiśmy prawie 40 minut, bo basista Mayhem okazał się człowiekiem bardzo wygadanym. Podobno za takiego nie uchodzi, więc być może miałem po prostu szczęście, że trafił mu się taki dzień, ale szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę wszystkie moje dotychczasowe wywiady, w tym miałem najmniej roboty i najmniej się musiałem odzywać. Wystarczyło bowiem rzucić raz po raz jakieś pytanie, a Necrobutcher rozwijał swoje wypowiedzi do granic możliwości i szczerze mówiąc mówił bardzo, bardzo ciekawie. Mówił m.in. jak wygląda rzeczywistość zespołu takiego jak Mayhem, na czym zarabiają pieniądze, jak mało zarabiają z płyt, podawał konkretne procenty, konkretne liczby, naprawdę bardzo ciekawe, powiedziałbym, takie insiderskie info. Oprócz tego zdradził plany na przyszłość zespołu, mówił o nowej płycie, o przyszłorocznym 40-leciu, a także o kolejnej wielkiej rocznicy, która czeka zespół za jakiś czas, czyli 50-leciu.
Na kanale pojawił się również wywiad z Hailstorm, a konkretnie z liderką tego zespołu, czyli Lizzie Hale. No i Hailstorm to zespół słynący z ciągłego bycia w trasie. Kapela gra masę koncertów, wypracowując sobie przy tym wielkie grono wiernych fanów. Z Lizzie na rozmowę miałem tylko 15 minut, więc musiałem lecieć z pytaniami bardzo szybko i konkretnie, natomiast wokalistka Hailstorm opowiadała bardzo ciekawie, co sprawiło, że w tych bodajże 14 minutach udało się upchnąć naprawdę dużo konkretów i dużo treści. Zapraszam serdecznie do sprawdzenia ostatnich wywiadów, a kolejne nadchodzą już wkrótce. Ostatnio ukazał się singiel Now and Then autorstwa legendarnych The Beatles. Piosenka powstała z taśmy demo, którą John Lennon nagrał w latach 70. Grupa pracowała nad ukończeniem tego utworu już w latach 90., ale finalnie zarzuciła wtedy ten pomysł ze względu na zbyt niską jakość oryginalnego nagrania. Jednak ostatnio, dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, Paul McCartney i Ringo Starr ukończyli ten utwór i wydali oficjalnie właśnie pod szyldem The Beatles. Choć Paul McCartney nie zastrzegał, że Now and Then jest ostatnim utworem, jaki ukazał się z nazwą The Beatles, to reżyser Peter Jackson, odpowiedzialny za film dokumentalny Get Back oraz teledysk do Now and Then, uważa, że dałoby się ukończyć jeszcze inne utwory. W wywiadzie dla Sunday Times Peter Jackson opowiadał: moglibyśmy wziąć nagrania z Get Back, odseparować Johna i George'a, a Paul i Ringo mogliby dodać refreny i harmonię. Mogłaby z tego wyjść całkiem dobra piosenka, ale nie rozmawiałem na ten temat z Paulem. Francuski zespół Gojira od jakiegoś czasu pracuje nad swoim nowym, wydaje mi się, bardzo wyczekiwanym albumem studyjnym. Perkusista Mario Duplantier w wywiadzie dla El Expreso del Rock wyjawił, że prace przebiegają bardzo sprawnie, mówiąc: już od dłuższego czasu pracujemy nad nowym materiałem, mamy bardzo dużo pomysłów. Mamy zarys nowych piosenek, ale jesteśmy dość wybredni, bo chcemy tym razem wypuścić coś wyjątkowego. Lepiej więc mieć więcej numerów do wyboru, zamiast 10, na przykład 15. Wciąż proces ten jest na zbyt wczesnym etapie, by mówić o dacie wydania płyty. Mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. Ten materiał jest inny niż na Fortitude. Może trochę za wcześnie by o tym mówić, ale moim zdaniem będzie on cięższy. Przypomnijmy, że album Fortitude ukazał się w 2021 roku, a Gojira po jego wydaniu w swoim stylu naprawdę sporo koncertowała, odwiedzając również Polskę i grając wyprzedany koncert w Gliwicach, a także jako headliner na tegorocznym Mystic Festival. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię, jeśli ten odcinek Wam się podobał, to możecie zostawić tutaj łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z naszymi muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco.